Witam Państwa serdecznie w wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl. Dzisiaj pokażemy plecak Guide 20 firmy Wolfgang. Jest to plecak wykonany z kordury w kolorze czarnym. Pokażemy, jak on wygląda od przodu. Jest to coś takiego. Kauletkę podniesiemy. To jest bok tego plecaczka. Na innym naszym wideopokazie można sobie zobaczyć w kolorze czerwono-czarnym. Wtedy trochę lepiej widać, bo tutaj czarne, wiadomo, zlewa się i tak dokładnie tego zaobserwować nie można. I tutaj jest oczywiście szycie ramionczek, coś, o co pyta bardzo dużo osób. Są dosyć dobrze wykonane, przyszyte jeszcze dodatkowo taśmą, więc spokojnie na wiele, wiele sezonów nam taki plecak wystarczy. System nośny oczywiście z cyrkulacją powietrza, wykonany z gąbki i siatki. Dodatkowo ściągacz ramion z gwizdkiem plus pas biodrowy, właściwie taśma biodrowa. Z boku tego plecaka mamy kieszonki, są dosyć małe, nic tutaj dużego się na pewno nie zmieści, ale jakąś kanapkę do szkoły czy coś podręcznego zawsze można tutaj schować. Takie kieszonki są z obydwu stron. Pokażę może najpierw pokrowiec, bo w plecaku czerwonym pokazałem najpierw całość, później pokrowiec przeciwdeszczowy i niestety nie mogłem go później naciągnąć, bo plecak był niewypełniony. Oczywiście do plecaka jest pokrowiec przeciwdeszczowy. Zazwyczaj są dołączone czarne lub czarne z logiem Wolfganga. To już zależy po prostu od partii, jaką producent przesyła. Więc tutaj nie ma jakiejś możliwości wyboru. I tak prezentuje się ten pokrowiec. Chociaż być może... Tak, już teraz zauważyłem chyba. Oczywiście jest logo Wolfganga. Założyłem go po prostu odwrotnie. Myślę, że zrobiłem tak też w innych plecakach, na przykład w Trumpie 28. Jestem wręcz tego pewien. Dopiero teraz to zauważyłem, oczywiście. Przepraszam za błąd. Tak wygląda zapakowany plecak. Jest logo Wolfganga. W parę sekund mamy wodoodporny plecak. Nic tam w środku nie zmoknie. Z przodu mamy kieszonkę. Tutaj są jeszcze ściągacze, które odetniemy. W środku jest taka kieszonka zwykła, dosyć płaska, z organizerem. I komora główna. Tu jest wypełnienie jakoś piwór, więc tego na pewno nie ma w zestawie. Tu mamy komorę główną, jest dosyć duża. Tu mamy kieszeń tylną z takim ściągaczem gumowym. Można tu sobie wsadzić jakieś laptopa, tablety, jakieś dokumenty, żeby nam się nie walały po plecaku. Dodatkowo jest kieszonka taka antykradzieżowa. Można tu wsadzić sobie jakieś dokumenty, w środku ciężko się do niej dostać. I jeszcze na przedniej klapie mamy taką zwykłą kieszonkę z siatki, zapinaną oczywiście na zamek. Dziękuję Państwu za uwagę serdecznie. Zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów, jak i do robienia zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Pozdrawiam.